Witam serdecznie, witam na kanale Akwarystyka z Pasją i zapraszam na krótki film. Co nowego? Nowego jest to, że zmieniłem troszeczkę aranżację, w cudzysłowie. Nie no, przemeblowałem trochę, bo stwierdziłem, że musi być konar. Konar musi być. No i wsadziłem konara. Dlaczego? Bo ze względu na pielęgnicę, na barwniaki Tomasa, więc troszeczkę musiałem wszystko przemeblować. No jest trochę tak pusto, ale powiedzmy, że po jakimś czasie będzie to raczej zarośnięte. Dodałem jeszcze, no będę dodawał, dodaję oczywiście makro nawozy, żeby pobudzić te rośliny do w miarę szybszego wzrostu i żeby zarosło i było zielono mi, prawda? Pielęgnicę zauważyłem, że po prostu inaczej się zaczęły zachowywać, ale o tym opowiem Wam w innym filmie, który dzisiaj będę również publikował. Przerzuciłem złote molinezje do innego zbiornika. Tutaj przerzuciłem znowuż molinezje czarne i moje młode molinezje. O, tu są te właśnie młode moje. Są, o, pływają, bo stwierdziłem, że lepiej jak będą tutaj siedziały niż w tym 54 litrowym, dokładnie 54 litrowym akwarium. Czy dobry pomysł z takim ustawieniem, rozkładem roślin? Nie wiem, tak szczerze powiem, jak zarośnie, to mam nadzieję, że to da fajny efekt, ale na tą chwilę jest troszeczkę goło, może nie wesoło, ale na pewno jest goło. Tutaj giganta trawka, stwierdziłem, że może nie będę jej tutaj zbyt dużo trzymał, maksymalnie do 5 łodyg, w tej chwili są 3. Ona się tak ładnie kładzie. No i oczywiście kryptokoryna. Duża. Mam nadzieję, że wystarczy to, jeżeli chodzi o te rośliny, które zakrywają lustro wody. Tam w głębi mamy, proszę Was, trawkę tygrysią. No, ona tak rośnie do granic 60 cm, to będzie, no, dosyć, myślę, ciekawie to wyglądało. No i oczywiście małe browny to kryptokoryny na przedni, centralny, bo one takie dają kontrast w tej zieleni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało ogólnie. Co? A poza tym, to co? Skalarów było. Skalarów było. Zmieniły domek. Zostawiłem piątkę. Zobaczymy, czy z tego będzie jedna para. Chociaż i zostanie tylko ta para. Ewentualnie, jeżeli będą dwie pary, to zostaną dwie pary. A tego jednego samotnika, jeżeli to będzie samica, no to może zostawię. Dobrze mieć w rezerwie, jakby się coś, jakiś dramacik zdarzył. Jednak samica to jest samica, wiadomo. No. Chyba to tyle. Zaraz oczywiście po tym filmie będę starał się opublikować film o barwniakach, które mam tutaj, ale o czym będzie ten film? Je długo nie mam i
Już jakieś tam obserwacje i wnioski wyciągnąłem. Mogę się oczywiście mylić. To są tylko obserwacje i to, co zauważyłem, co się powiela. I o tym Wam oczywiście opowiem w następnym filmie poświęconym właśnie barwniakom Tomasa. No, to chyba tyle. Nie zapomnijcie oczywiście dać łapkę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. A my się widzimy na kolejnym filmie, kolejnych filmach i streamach, które prawdopodobnie będą częściej w weekendy. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.